Dzień dobry, witam po świętach. Mam nadzieję, że były one udane, mimo aktualnej sytuacji na świecie. A ja mam dla was, słuchajcie, poświątecznego giveawaya na skinkę ze sklepu. Wystarczy subskrybować ten kanał, wpisać w sklepie kodzik Jaworski przez 300 i w komentarz napisać nick, który mnie wspieracie. Tutaj świąteczny wygrany, ten, który wygrał prezent pod choinkę, trochę spóźniony. A my w dniu dzisiejszym, słuchajcie, będziemy udawać lizaka. Tak, na głównym kanale robiłem taką laskę cukrową i wyszło naprawdę dobrze i mam nadzieję, że udawanie jej w grze też mi wyjdzie naprawdę dobrze. Także subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, 5000 łapeczek w górę i robimy kolejny odcinek tego typu. I już bez zbędnego przedłużania lecimy do giereczki. Ja wiem, że na to, co ja teraz próbuję, są bardzo małe szanse, ale kto wie, być może się uda. Miejmy taką nadzieję, że ludzie się na to nabiorą. Stójmy i czekajmy po prostu. Dobra, jednak nie stójmy, nie czekajmy, podejdźmy troszkę bliżej. Oho! Tu niestety muszę się bić, no, siłą rzeczy. I tu też muszę się bić siłą rzeczy. Niech oni się klepią. Okej. Stoimy z powrotem. To był głupi pomysł, żeby się ruszać, bo teraz z kolei oni chodzą tam, gdzie ja byłem przed chwilą. Patrz, no. Nie, no, ja nie wytrzymam. Ja wiem, że jestem zbyt nachalny. Okej, goście są w tym domku. Nie, no, Nate! Dobra. Nie trafił we mnie. Ten też chyba nie trafi. Nie trafił, okej. Już się bałem. Patrz, idzie. Przeszedł obok. Przeszedł obok centralnie. Ja nie mogę, to jest po prostu piękne, że ludzie się na to nabierają. Z roku na rok to samo i zobaczcie, ludzie dalej się nabierają na te skiny stojące w miejscu. I ja wiem, że teraz z tej perspektywy to wydaje się nierealne, ale jak gracie, to nie zwracacie uwagi na takie szczegóły. Ludzie nawet nie zwracali na mnie uwagi, jak ja siedziałem na krześle. To jest piękne. Już możemy powiedzieć, że to wyszło. Ale ogólnie, jakbyście nie wiedzieli, jak przetrwać na Tilted Towers, to wystarczy, że bierzecie świątecznego skina aktualnie i staniecie sobie w randomowym miejscu. Na to wychodzi. Patrz, jest tu ziomek. Patrz, zobacz gościa, no przecież chłop biega w kółko wokół nas. Nie zauważył nas. Coś pięknego. I to wiecie, ja stoję w takim mało oczywistym miejscu. No tu nie ma ozdób świątecznych w tym miejscu. O! No jeszcze nigdy nie miałem tyle akcji w pierwszej gierce. Dobra, ja sobie skoczę po pompę. Chyba nikt mi nic nie zrobi w tym czasie. Albo i zrobi. Kurde, no. Gość zeskoczył! Paweł, czemu ty się ruszyłeś? No i po co ty się ruszałeś w ogóle w tym meczu? Wiemy, że to działa. Spróbujmy to zrobić w jeszcze dziwniejszych miejscach. Okej, to co teraz zrobię, to jest totalny absurd. Jak ten absurd zadziała, to ja ten odcinek kończę po tych kilku minutach, nie? Naprawdę. Dobra, może tą jedną osobę wyjaśnię i tą drugą osobę. No i przecież on miał... Dobra, jeszcze raz tu lecimy. Okej, spróbujmy absurdu w tej rundzie. Ja sobie tu stoję. I zobaczmy... Co zrobią ludzie? O ile ktoś tu w ogóle przyleciał, bo w sumie nie patrzyłem, a miejscówka była dość daleko. Właśnie jestem czyimś celem. Jak on w ogóle śmiesznie chodzi? Dopiero teraz zauważyłem. Minęło, słuchajcie, już 5 minut i dalej nikt nie przyszedł, niestety. O! Dobra, jednak ktoś przyszedł. On tu musiał przechodzić. Ja chyba jestem jego celem, tak mi się wydaje. O! Patrzy tu. Dostał. I se poszedł. No chłop uciekł, no ja nie wierzę, no naprawdę. Wow! Okej, znalazł się. A to chyba inny jest w ogóle. Okej. Nie mam pytań, co goś zrobił, ale RPGa nam przyniósł. Siema. Kurde, mogłem jednak z M-ki go ten. W sensie z kałacha. Okej. Do białego obity. Wyjaśnione nawet, bym powiedział. Hej! Ci ludzie nie ogarniają systemu dzisiaj. Ale miał koks i temy. Dobra, ale ja miałem mu dawać cukierka, a nie wszystkich zabijać, nie? Ale no zobaczcie, no widzisz takiego gościa i nie kusicie, żeby strzelić? No kusicie, żeby strzelić. Dobrze, gość ma loła. Brawo, Paweł! Tak. To miał, słuchajcie, być ten granat. A nie... No jest jak jest. Ała! No i do... Jak można całego siebie RPG-em? No nie wierzę, Paweł. Co ty żeś zrobił w ogóle? Dobra, tym razem ja sobie stanę tu. Będę stał na wodzie. Także no też jest to dość dziwne. Niestety nie mam żadnej broni, ale jest sporo ludzi dookoła nas i nie było kiedy jej wziąć. O! Hejka! Kolega miał fajnego skinka. Dzień dobry! Swoją drogą ja nawet nie ściągnąłem plecaka! Bez plecaka to by było łatwiejsze. W każdym razie, największym sukcesem i tak dla mnie będzie to, jak ktoś wyjdzie do tego budynku tuż obok mnie. Wtedy jestem już totalnie spełniony w tym odcinku. Nie potrzebuję nic więcej.
O, jest tam gość, no przyjdź tutaj, proszę. Jest? Gdzie? Ale to... to bot jest. Nie. Okej, odszedł. Nie, no i widzicie, to jest bot. To jest bot. Albo spostrzegawczy gracz, nie? Ja sobie wmawiam, że to bot. Nie, o, to 100% był bot. Dawaj itemy. Dobra, no staję z powrotem, mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze przejdzie. No i niestety gracz się nie zjawił, za to strefa się zjawi i musimy uciekać. Swoją drogą jest już top 15 i wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że nie mam maców. Czy możemy jeszcze gdzieś się skitrać? Spróbujemy na zakątku łowcy. Chociaż nie, spróbujmy takiego totalnego, ale to totalnego absurdu. Tylko tu trzeba będzie raczej ziomka wyjaśnić. Brawo, Paweł, ale żeś go wyjaśnił. Okej, okay. Tym razem go wyjaśniłeś? Kurczę, no nie dasz mi absurdu wypróbować, gościu. No i kolejny. Jeszcze z naprzeciwka, no oczywiście. Okej, okay. Kolejny. Dobrze. Jakie ja mam itemy w ogóle? A, jest top 3. To sobie spróbuję. O! Sia! Jak tam się siedzi w boksie? Ty, go tu nie ma. Gdzie on jest? Tu jest. No dawaj, biegaj. Wow, no ale P90, byczku. Dobrze, to jest broń. Dobra. Nie było tematu. No i top 2 jest. No i jak ja spróbuję tego, co chciałem spróbować? Generalnie plan był taki, że miałem stanąć centralnie na środku strefy i po prostu udawać cukierka i zobaczyć, co się wydarzy. Ale chyba tego planu nie zrealizujemy w tej gierce. Chociaż może? No uda się to zrealizować. Dobra, to drzewko jest idealne. Stajemy sobie pod tym drzewkiem. I jesteśmy tuksem. Zobaczmy, co zrobi ostatni gracz. O, idzie. Zauważył! Nie zdążyłem. No i miał darmowego wina, przynajmniej mu oddaliśmy, nie? To było zbyt absurdalne. Aczkolwiek uważam ten odcinek już za udany. Ale chciałbym sprawdzić, czy ktoś wejdzie do budynku, przechodząc dosłownie metr ode mnie, podczas gdy ja będę stał w drzwiach, tak jak to mieliśmy w tej rundzie. Dlatego polecę jeszcze raz tylko to sprawdzić, bo to, co aktualnie mamy, nie satysfakcjonuje mnie w 100%. No teraz spróbuję to przy tych drzwiach. Patrz, patrz, biegnie. No wejdź tu do budynku, no. Kurde. Nie, 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 nie. Czemu ty mnie widzisz? Ty nie powinieneś mnie widzieć. Idzie. No i czemu wchodzisz tam tędy, a nie tędy? No i znowu bot. Weź do tego bota strzel. Dobrze. On zabija bota. Teraz uwaga. Jest! Patrz, patrz, patrz! To jest to! To jest to! To jest to! Mamy to! Naura! Mamy nasz cel osiągnięty! Tak czy inaczej, widzowie. Dobra, gościu, możesz mnie już zabić. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. To jest to, na co czekałem. Ja jestem spełniony. Mam nadzieję, że wy też. Przypominam wam o giveawayu, subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym odcineczku już niebawem. Pa, pa. Cześć.